Dzień dobry, kochani. Witamy Was w kolejnym odcinku jakże zacnej serii, w której Karol jeździ po całym świecie klimatyzacji, przyjeżdża do różnych jegomości i dzisiaj jesteśmy, masz ładne logo, chociaż nie do końca to widzę, co tam jest napisane, MDV. Tak. Gdzie my jesteśmy? Przedstaw się tutaj milionom słuchaczy. Witam bardzo, Sebastian Lazar, kierownik regionu firmy Aircon, firmy będącej wyłącznym dystrybutorem marki MDV w Polsce. Teraz kilka słów, bo trzeba trochę markę tutaj odczarować. Ja jako instalator kojarzę markę MDV i jest to coś związane z Mideon. Chyba dobrze kojarzę. Może tutaj przybliżmy ludziom, zanim zaczniemy trajkotać o tym wspaniałym urządzeniu do ogrzewania i innych wspaniałych urządzeniach, które macie do ogrzewania. Co to w ogóle jest za marka? Jeśli chodzi o markę MDV, marka MDV jest globalną marką obecną na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest marką należącą do koncernu Midea, a tak jak wspomniał Karol, marka Midea jest nam chyba wszystkim znana. Dokładnie, czyli jest to, można powiedzieć nieskromnie, że Midea jest taką fabryką, która wypuszcza większość urządzeń, które jest dostępne na polskim rynku. Natomiast własne marki Midea ma jakby dwa, jest to marka premium, czyli marka Midea, i drugą marką jest właśnie marka MDV. A Midea to widzieliście u mnie w domku, więc dobre to jest, bier pan to. A generalnie, jeżeli chodzi o MDV, to dzisiaj się skupimy na ilu urządzeniach? Skupimy się na trzech urządzeniach, urządzenia w dużym stopniu dedykowanym do ogrzewania pomieszczeń. Dedykowanych do ogrzewania pomieszczeń. Warto podkreślić, jak w innych filmach z tej serii, że najpierw powiem Wam w tak żołnierskim skrócie, w przystępnych słowach dla tych wszystkich, którzy nie chcą za bardzo zagłębiać się w dane techniczne urządzeń, takie podstawowe informacje jak klasy efektywności energetycznej, ile takie urządzenie może zeżreć, że tak powiem, za rok czasu. Będziemy tutaj bazować na jednostkach ściennych 3,5 kW i czy do Waszego zastosowania, czyli jeżeli myślicie o dogrzewaniu albo jedynym źródle ogrzewania typowo nastawionym na ogrzewanie w każdych warunkach, to jaki sprzęt wybrać? Więc myślę, że tytułem wstępu to tyle. I teraz co? Lecimy. Zaczynamy i lecimy do prezentowania kolejnych fantastycznych klimatyzatorów. Zanim zaczniemy ten zacny odcinek, to musimy opowiedzieć, bo ja zawsze staram się dla Was, kochanych subskrybentów, coś ekstra, że tak powiem, zrobić. I tutaj mamy małą współpracę, jak w sumie w każdym odcinku z tej serii. Jaka to będzie współpraca? Przekażemy Wam jeden klimatyzator serii Aroma do montażu, abyście mogli go w bardzo korzystnych cenach zamontować swoim klientom. No i zaprezentować. I zaprezentować, aby się mogli osobiście przekonać, jak efektywne jest to urządzenie do ogrzewania pomieszczeń. Więc jeśli chcecie sprawdzić w boju, jak taki klimatyzator się sprawuje, a z danych technicznych, mały spoiler, wychodzi, że jest całkiem nieźle, to możecie się do nas zgłaszać, a my w bardzo promocyjnej cenie jesteśmy w stanie Wam taki klimatyzator zamontować i uścisk dłoni prezesa będzie tutaj gratis. Jesteście zainteresowani? Zapraszam do opisu tego filmu. A teraz zaczynamy! Kochani, zaczynamy od pierwszego klimatyzatora. Od razu trzeba powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z najniższym modelem, który macie w ofercie i mówimy tutaj o półce zarówno cenowej, jak i pod kątem dogrzania, o półce standard. Jakbyś powiedział, co to jest za model, jak się on nazywa i jakie tutaj mamy funkcje pod kątem ogrzewania? Jest to model Aroma. Jak każdy model w ofercie MDV, jest to model już wyposażony w grzałki karteru i tacy ociekowej, co jest niezwykle ważne w przypadku urządzeń służących do ogrzewania pomieszczeń. To urządzenie, jeśli chodzi o energooszczędność, ma 1+, czyli A+. Może pracować w temperaturze do minus 25 stopni Celsjusza. A jeżeli chodzi o takie podstawowe funkcjonalności, zakres temperatur podałeś nam, ale jeżeli chodzi o podstawowe funkcjonalności, jakie mamy tutaj funkcje takie zorientowane właśnie typowo na ogrzewanie dostępne z pilota? Mamy tutaj funkcję Frost Protect, czyli ta funkcja umożliwia utrzymywanie w pomieszczeniu stałej temperatury na poziomie 8 stopni Celsjusza.
co to nam daje, co to daje użytkownikom końcowym, bo wiesz, nie dla każdego to będzie, po co to w ogóle jest, tak? Dlaczego nie zostawić na 16 stopni, tylko używać jakiejś bzdurnej funkcji Frozen Protect, czy jak ona się tam nazywa? Po pierwsze, ta funkcja zabezpiecza nam przed spadkiem temperatury w pomieszczeniu do temperatur ujemnych, co może spowodować na przykład uszkodzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej. Po drugie, temperatura 8 stopni jest optymalną temperaturą pod względem oszczędności. Utrzymując taką temperaturę w pomieszczeniu podczas naszej nieobecności, uruchamiając klimatyzator w standardowym trybie pracy, stosunkowo szybko osiągniemy żądaną temperaturę i z też zachowaniem po prostu stosunkowo niskiego zużycia energii. Czyli po pierwsze, żeby nie przechładzać pomieszczenia, a po drugie nie zbankrutować, a po trzecie jest to funkcja, którą myślę, że przyda się na jakichś domkach letniskowych, przyda się dla jakichś działkowców i tak dalej. Wszędzie tam, gdzie chcecie zabezpieczyć właśnie przeciwzamrożeniowo wszystkie instalacje, które są w budynku, ale nie chcecie na to wydawać nie wiadomo ile kasy. Moim zdaniem ta funkcja przyda się również w pomieszczeniach, gdzie ten klimatyzator będzie stanowił jedyne źródło ogrzewania, na przykład w biurach. Kiedy kończąc pracę, możemy sobie właśnie też włączyć tą funkcję. Przychodząc rano do pracy, na pewno będzie przyjemniej i szybciej osiągniemy optymalną dla nas temperaturę. Czy mamy tutaj jakieś jeszcze funkcje, które mogą nam się przydać przy grzaniu, właśnie które możemy uruchomić z pilota? Z pilota możemy uruchomić harmonogram pracy dziennej, natomiast z dedykowanej aplikacji możemy uruchomić sterownik tygodniowy. Czy mamy tutaj jakieś funkcje ekonomicznej pracy, wiesz, że klimatyzator podczas grzania będzie nam zużywał mniej prądu? Oczywiście mamy tutaj tryb eko, który znacznie ogranicza zużycie energii, natomiast trzeba zaznaczyć, że w tym trybie urządzenie ma też mniejszą wydajność. Czyli coś kosztem czegoś. Ok, powiedziałeś nam, że mamy tutaj grzałki też w kartur sprężarki, grzałki tacocikowej. Myślę, że to za chwilę, jak będziemy rozbierać agregaty, będziecie ładnie widzieli. Czy w tym modelu, bo myślę, że to też będzie ludziom przydatna informacja dla oglądających, jak mamy rozwiązane sterowanie powiewem powietrza? Czy mamy sterowanie góra-dół z pilota i prawo-lewo z pilota? Czy nie wiem, wszystko jest manualnie? Jak to wygląda? Z pilota mamy sterowanie góra-dół, natomiast prawo-lewo jest w tym modelu sterowanie manualne. Czy jest w tym modelu jeszcze coś, na co należy zwrócić uwagę? Ja bym na pewno zwrócił uwagę na dobry stosunek jakości do ceny. To myślę, że to jest bardzo dobre zwrócenie tej uwagi. Tak słowem podsumowania, myślę, że ten klimatyzator, pomimo tego, że mamy do minus 25, powiedziałeś, tak, możliwość ogrzewania, wycelowany jest raczej w użytkowników, którzy zastanawiają się nad tym i potrzebują klimatyzatora typowo do dogrzewania. Czyli niezależnie w sumie od tego, jaką będziecie mieli klasę izolacji waszego pomieszczenia, to w warunkach dodatnich temperatur, czy nawet w temperaturach ujemnych rzędu minus 2, czy tam minus 5, nawet czasem minus 7, w zależności właśnie ile wasze pomieszczenie wytraca energii, to taki klimatyzator nada się do tego zadania, że tak powiem, wyśmienicie. Myślę, że teraz przejdziemy do kolejnego klimatyzatora, który już jest tą klasą, jeszcze nie premium, ale klasą wyżej, średnią, wyższą niż ta półka podstawowa i zobaczymy, co wy tam macie ciekawego do zaoferowania. Lecimy! Lecimy z kolejnym urządzeniem i powiedz, co to jest za urządzenie? Jest to urządzenie Blue XT, urządzenie również dedykowane do grzania. Jest to urządzenie wyższej klasy niż prezentowany wcześniej model Aroma. Jaka klasa efektywności energetycznej? Na grzaniu mamy tutaj A z dwoma plusami. Czyli można powiedzieć, że urządzenie już klasy wyższej, tam mieliśmy model podstawowy. Powiedz, co się tutaj zmieniło względem poprzedniego modelu, jeżeli chodzi o sterowanie na przykład z pilota, te funkcjonalności do ogrzewania, które mieliśmy poprzednio. Czy to wygląda tak samo, czy mamy coś tutaj więcej? Jeśli chodzi o funkcję związaną taką jak Frost Protect, jest to identycznie jak w modelu Aroma. Jeśli chodzi o sterowanie, to harmonogram dzienny
też identycznie jak w modelu Aroma. Sterowanie dzienne z pilota, sterowanie tygodniowe z dedykowanej aplikacji. Czy jest jeszcze coś, co różni ten model i co sprawia właśnie, że on jest tym modelem wyższym, że lepiej nam się już nada do ogrzewania? Oczywiście, jednym z parametrów jest temperatura pracy. Jest to temperatura do minus 30 stopni Celsjusza. W modelu Aroma było to do minus 25 stopni Celsjusza. I myślę, że rozwiązaniem, które najbardziej wyróżnia ten klimatyzator, jest jego obrotowy deflektor, czyli mówiąc kolokwialnie żaluzja. Jest to też żaluzja sterowana i w pionie, i w poziomie z pilota, czyli mówiąc inaczej w czterech kierunkach. Ta obrotowa żaluzja umożliwia skierowanie strumienia powietrza na przykład w pionie, czyli mówiąc kolokwialnie ten klimatyzator będzie wiał po ścianie, nie będzie takiej sytuacji, że wieje bezpośrednio na osoby znajdujące się przed klimatyzatorem. Możemy sobie to ustawić w ten sposób, że funkcji grzania, właśnie ciepłe powietrze, ponieważ jak wiem, unosi się do góry, będzie kierowane pionowo w dół po ścianie, a w okresie letnim możemy tak sobie ustawić tą żaluzję, że nadmuch powietrza będzie w kierunku sufitu, to powietrze będzie się wtedy po prostu swobodnie sobie opadało jak zimne powietrze w kierunku podłogi. Daje nam to równomierne rozprzestrzenianie się powietrza w pomieszczeniu, a to przekłada się na to, że szybciej odczujemy zmianę temperatury w pomieszczeniu, szybciej odczujemy, że temperatura jest zgodna z temperaturą, jaką sobie ustawiliśmy. Dobrze. Czy mamy tutaj jeszcze oprócz tego sterowania jakieś ekstrasy w tym klimatyzatorze? Tak. Ten klimatyzator wyróżnia się długim zasięgiem nadmuchu powietrza wynoszącym aż 9 metrów, co też jest przydatne szczególnie w dłuższych pomieszczeniach. Oraz jest bardzo wysoki przepływ powietrza, wynoszący aż 700 metrów sześciennych na godzinę, co również wpływa na odczuwalną wydajność tego klimatyzatora w funkcji grzania. Czyli rozumiem, że jak pani Jadzia ma gdzieś swoje biurko nie typowo pod klimatyzatorem, tylko jest takim typowym pracownikiem biurowym, ma przesunięte to biurko, nie wiem, 2 metry w prawo, to może sobie z pilota wysterować żaluzję w prawo i nieważne, że ona siedzi 5 metrów od tego klimatyzatora, to może nawet na siebie skierować tą strugę powietrza i będzie jej ciepło. Będzie pani Jadzi ciepło. Potwierdzam. Będzie pani zadowolona. Jeżeli to jest wszystko, to myślę, że przechodzimy do kolejnego fantastycznego klimatyzatora, kolejnego modelu i teraz już lecimy w klasę jaką? Klasę premium. Więc lecimy. Jesteśmy przy ostatnim urządzeniu i teraz już dla was nakręcimy urządzenie, które działa w warunkach bojowych, bo świeci się. Coś tutaj wieje. Jest to urządzenie, które w firmie służy do ogrzewania jako jedyne źródło ogrzewania tego pomieszczenia. I pokrótce powiedz nam, przedstaw, bo lecimy już w kierunku urządzeń premium, a ja jako klient końcowy oczekuję od urządzenia premium, że będzie miało więcej, że będzie lepsze, więc teraz ładnie zaprezentuj nam, co my tutaj mamy za urządzenie, jak ono się nazywa i dlaczego to jest urządzenie premium pod kątem ogrzewania. Mamy tutaj model Oasis. Jest to model, który ma z trzema plusami i na grzaniu, i na chłodzeniu, co przełoży się na niższe koszty ogrzewania, a więc energooszczędność tutaj na bardzo wysokim poziomie. To urządzenie może pracować w temperaturze do minus 30 stopni Celsjusza. Zapewnia nam 100% wydajności przy minus 15 stopni Celsjusza. To też jeden z parametrów, który posiada niewiele urządzeń dostępnych na rynku. Możemy tutaj w tym urządzeniu nawiew powietrza kierować w kierunku osób przebywających w pomieszczeniu lub tak, aby ten nawiew omijał osoby przebywające w pomieszczeniu w zależności od indywidualnych preferencji użytkownika. A to jest możliwe za sprawą czego? Bo widzę, że tak, żaluzje prawo-lewo mamy tutaj sterowane z pilota. Pilota, oczywiście. I co się nam jeszcze pojawiło? I mamy tutaj magiczne oko, czyli właśnie to magiczne oko odpowiada za kierowanie właśnie tego nawiewu w kierunku osób przebywających w pomieszczeniu lub tak, aby ten nawiew omijał. Jeszcze warto powiedzieć o tym, że mamy tutaj, tak jak w poprzednich klimatyzatorach, mieliśmy funkcję eko, ale ta funkcja tutaj jest też uzależniona
na przykład od tego magicznego oka. Bo mamy tutaj czujnik, który wykrywa nam osoby przebywające w pomieszczeniu i jesteśmy w stanie z pilota załączyć taką funkcję, że jeżeli w tym pomieszczeniu nie jesteśmy przez chyba 30 minut, jeżeli dobrze pamiętam, tak, opuścimy to pomieszczenie, to klimatyzator w trybie eko obniży częstotliwość sprężarki, będzie zużywał jeszcze mniej energii, a jak wrócimy do pomieszczenia, to automatycznie co? Klimatyzator zwiększy swoją wydajność. Po to, żeby z powrotem nagrzać pomieszczenie do zadanej temperatury. Okej, ale ja mam jakiś niedosyt jeszcze tutaj związany z klimatyzacją typu premium. Jakbyś powiedział, jak to jest, jeżeli chodzi o sterowanie z pilota, jak to jest, jeżeli chodzi o sterowanie z aplikacji, bo to, że to urządzenie jest premium, że to urządzenie może służyć jako jedyne źródło ogrzewania, w sumie w takim pomieszczeniu się znajdujemy, to już wiemy, ale jak to wygląda ze sterowaniem? Jeśli chodzi o sterowanie z pilota, możemy tutaj ustawić harmonogram dzienny, natomiast za pomocą dedykowanej aplikacji możemy tutaj ustawić sobie harmonogram tygodniowy pracy tego urządzenia. Czy mamy tutaj jeszcze jakieś ekstrasy związane z konstrukcją tego urządzenia? Jest oczywiście funkcja Frost Protect i jest też czujnik wilgotności powietrza, który też możemy sobie ustawić na żądanym przez nas poziomie. To mnie zaciekawiłeś, bo powiem szczerze, czujnik wilgotności w klimatyzacji to jest raczej rzadkość. I co możemy przy pomocy tego czujnika wilgotności, przy pomocy tego, że jest on wbudowany w urządzenie, co użytkownik może sterować? Oczywiście możemy tutaj ustawić poziom wilgotności w zakresie od 35 do 85%. Tutaj zmiana poziomu wilgotności powietrza następuje co 5%. Czyli jest naprawdę dość duży ekstras. Czy masz coś do dodania? Jak widzicie i tak jak wspomniał Karol, to urządzenie jest u nas zamontowane w biurze jako jedyne źródło ciepła i na podstawie własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że sprawdza się w 100% jako jedyne źródło ogrzewania. Czyli zachęcasz do tego, żeby osoby, które są zainteresowane grzaniem, klimatyzacją, założyli sobie taki klimatyzator, przetestowali to na własnej skórze. Teraz kończymy tą część podstawową, moi kochani, i lecimy do tego, co Karol lubi najbardziej, czyli kotku, pokaż, co masz w środku. Zobaczymy, czy agregaty, które tutaj mamy do urządzeń tych, powiedzmy, z półki standard, półki średniej i półki wyższej, różnią się budową między sobą i to, że płacimy za urządzenie więcej, właśnie się na to przekłada, więc lecimy, kochani. Kochani, na chwilę musiałem przeprosić tutaj kolegę Sebastiana z MDV-a, ponieważ mamy tutaj za mało miejsca, a ja chciałem Wam organoleptycznie pokazać, czym różni się jeden, drugi, trzeci agregat, na razie tak wizualnie, i opowiedzieć trochę o tym, że rozmiar ma znaczenie. Więc nie przedłużając, hostessa Karol prezentuje. Najpierw mamy ten najmniejszy klimatyzator, podstawowy agregat, podstawowy. I jak widzicie, jego rozmiar spośród wszystkich tych agregatów jest najmniejszy. Różni się zarówno wysokością, różni się chyba nam szerokością, ale zmierzmy to. Około 71,5-72 cm mam tutaj szerokości. Głębokość tego klimatyzatora, patrząc na obudowę na górze, to 24 cm, a wysokość to 49-49,5 cm, licząc z nóżkami. Lecąc już do tego agregatu ze średniej półki, to jego wymiar, jeżeli chodzi o szerokość, to 76. Głębokość tego agregatu nam urosła, ponieważ mamy tu 26 cm. No i wysokość, jak widzicie, moi kochani, to też około 55-56 cm, więc jest wyższy. Lecąc do modelu premium, do modelu największego, po którym się spodziewamy najwięcej, a czego się spodziewamy, to za chwilę zobaczycie, co jest tam w środku upakowane. Mamy jego szerokość około 78, głębokość, znowu nam agregacik urósł, ponieważ mamy tutaj około 29, jeżeli chodzi o tą górną pokrywę. No i wysokość jest taka sama, ale zmierzmy sobie też to, około 55 czy tam 56 cm w wysokości. A teraz razem z kolegą rozbierzemy dla Was
każdy z tych agregatów, zaczynając od modelu tego modelu podstawowego i zobaczymy, czy wraz ze wzrostem półki cenowej, wraz ze wzrostem standardu, będziemy mieli tam różne podzespoły, które będą potem wpływały na to, jak ten klimatyzator radzi sobie z mrozami, wydajnością i wszystkim innym. Lecimy! Kochani, lecimy sobie z budową agregatu. Zaczynamy oczywiście od modelu najniższego, tak jak wspomniałem. I krótko, najprzód lecimy sobie z budową, bo myślę, że ona będzie bardzo tutaj podobna, tak? Oczywiście. To, co zauważyłem i rzuciło się w oczy, mamy z tych wszystkich jednostek najmniejszy tutaj wentylator. Co będzie się potem na co przeradzało? Na wydajność. Na wydajność i na hałas generowany przez jednostkę. Bo często się boicie, że będziecie mieli na przykład bardzo dużą skrzynkę na zewnątrz, a ta duża skrzynka będzie bardzo mocno straszyć. A jest to wręcz odwrotnie. Im większe urządzenie, im większy wentylator, tym wolniej się kręci i tym co? Wytwarza mniejszy hałas. Dokładnie. Jeżeli chodzi o budowę, nie zważając uwagi na kolory, bo kolory będą tutaj podobne. Fajnie, że mamy tutaj chyba w każdym urządzeniu wymiennik z tą warstwą antykorozyjną typu Goldfin. Tak. Uważam szczerze, że jest to chyba jedna z lepszych, jak nie najlepsza powłoka zabezpieczająca lamelę przed korozją. W bardziej po twojej stronie będziemy mieli w tej kapsule, powiedzmy, zamkniętej od góry elektronikę. Poniżej będzie sprężarka, więc taki, że tak powiem, raczej utarty schemat budowy klimatyzatorów. Warto powiedzieć, że co mamy, wszystkie silniki, które tu mamy, sprężarkę, wentylator zewnętrzny i wentylator jednostki wewnętrznej, że są to jakie silniki? Inwerterowe? Inwerterowe, tak, czyli mamy do czynienia z silnikami bezszczotkowymi, czyli takimi, które cechują się dużą wydajnością, tak, dużą sprawnością. Jeżeli chodzi o wymiennik, który tutaj mamy, to powiem szczerze, widziałem dużo klimatyzatorów w życiu, z niejednego klimatyzatora Karol jadł i muszę wam powiedzieć, że pomimo, że jest tutaj wymiennik jednorzędowy, ponieważ jest taki, a nie inny pewnie ze względu na cenę, żeby to urządzenie było konkurencyjne, to ten wymiennik jest nieco grubszy, bo raczej wymienniki mamy o grubości tutaj lameli poniżej około 2 cm albo nawet poniżej 2 cm, a tutaj mamy 22-23 mm grubości i ten wymiennik, też nie jest to oczywiste, jest dość spory, dość sporych rozmiarów ta powierzchnia czynna, która tutaj jest, ponieważ on dość sporo zachodzi nam na ten element sprężarkowy. I jeżeli by go tak zmierzyć, to mamy tutaj całe 60, nawet ponad 60 cm szerokości tego wymiennika i na głębokość gdzieś około 18,5 czy nawet 19 cm. No i wysokość to jest wysokość całej tej budy, którą tutaj mamy, całego tego urządzenia, czyli około 47 cm. Teraz chciałbym Cię troszeczkę aktywować, czyli żebyś powiedział nam, co my tutaj jeszcze mamy po twojej stronie tej sprężarkowej, co mamy, jaką mamy tutaj sprężarkę, jakiej firmy? O. Sprężarka jest z marki GMCC. Do tego, ponieważ jest to urządzenie dedykowane do grzania, posiadamy również grzałkę karteru i grzałkę tacy pociekowej. Okej, powiedziałeś, że mamy grzałkę karteru sprężarki. Jakbyś pokrótce powiedział, po co w ogóle ta grzałka karteru sprężarki jest w takim urządzeniu? Przecież mogłoby jej nie być w ogóle. Owszem, mogłoby nie być, natomiast zastosowanie grzałki przedłuża żywotność urządzenia. Ta grzałka podgrzewa temperaturę oleju w sprężarce, co powoduje, że w momencie uruchomienia urządzenia, uruchomienia sprężarki, sprężarka ma już lepsze smarowanie, a to przekłada się na żywotność urządzenia. Czyli ten olej, który jest użyty w sprężarce, jest zawsze o optymalnych parametrach, a nie ma w ogóle takiego ryzyka też, że urządzenie jest zimne, urządzenie wystartuje i w skrajnych temperaturach, minus 25, minus 30 na przykład, wypluje nam olej i sprężarka nam się zatrze. Dobrze, a po co w ogóle nam w tym urządzeniu grzałka tacy skropli? Grzałka tacy skropli służy głównie do tego, aby podczas defrostu, kiedy skropliny spadają na tacę ociekową, żeby te skropliny nie zamarzły, gdyż mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia wentylatora. I teraz pytanie z czeluści. Czy
jedna i druga grzałka, bo tam pewnie będzie grzałka opaskowa, nie wiem, 30-50 W, tutaj będzie grzałka tacy skroplin, może to być 100-150 W, nie wnikając tutaj dokładnie w parametry tych grzałek. Czy te grzałki są sterowane w jakikolwiek sposób inteligentnie? Oczywiście są sterowane inteligentnie. Praca grzałek, kiedy one pracują, uzależniona jest od temperatury otoczenia oraz od tego, jaki okres upłynął od wyłączenia urządzenia. Czyli nie ma tak, że ona cały czas grzeje, bo ją mamy, ona jest włączona, ona czerpie nam energię, tylko jest to inteligentne. Rozmawialiśmy też jeszcze, że w tym urządzeniu też mamy coś takiego jak inteligentny defrost. Tak, oczywiście w tym urządzeniu posiadamy inteligentny defrost. Polega to na tym, że defrost jest przeprowadzany w momencie, kiedy wymiennik jest oblodzony w danym stopniu. Czyli rozumiem, że to nie jest też tak, jak to było kiedyś w przypadku on-offów, że na stały był jakiś interwał zaszyty w algorytm, zaszyty w elektronice, że musi być, nie wiem, co 45 minut czy co godzinę musi się rozmrozić agregat, tylko w zależności, czy ten wymiennik jest czysty, jaka jest temperatura na zewnątrz, pewnie jakiej temperatury czynnik wraca nam z wymiennika zewnętrznego, ile ten wymiennik jeszcze odzyskał na ciepła, to wewnętrzny algorytm i ta płyta sterująca ustala sobie, kiedy ten defrost ma nastąpić, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że defrost to jest chyba najgorsza, że tak powiem, funkcjonalność, która musi być przy ogrzewaniu, ponieważ ona umożliwia nam rozlodzenie agregatu, ale wtedy, po pierwsze, nie chodzi nam jednostka wewnętrzna, więc mamy przerwę w dostawie ciepłego powietrza do środka. Jakaś tam ilość chłodu też opada nam do pomieszczenia i ileś też musimy z tego pomieszczenia wziąć energii. Nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że mamy tutaj izolację tą akustyczną i izolację, jeżeli chodzi o termiczną. Jak ona tutaj wygląda? Czy jest pojedyncza, czy jest podwójna? Jest tutaj izolacja podwójna. Bo osobno mamy, widzę, że na sprężarce i osobno mamy też tą dodatkową warstwę, która okala nam po całości, tak? Tak. Warto jeszcze wspomnieć, myślę, ponieważ mamy tutaj do czynienia z najniższym modelem klimatyzatora, to tak jak mówiłem, mamy wymiennik jednorzędowy, pewnie po to, żeby były obniżone, że tak powiem, koszty produkcji i po to, żeby ten klimatyzator był po prostu konkurencyjny na rynku. Nie każdy chce urządzenia, które zagrzeje mu w każdych warunkach. Jak wygląda sprawa elementu rozprężnego? Bo mamy sprężarkę, która jest inwertorowa, która może, że tak powiem, modulować swoją wydajność względem do zapotrzebowania. A jak wygląda sprawa elementu rozprężnego? Jeśli chodzi o element rozprężny, mamy w tym urządzeniu kapilarę. Kapilara została zastosowana z tego względu, aby po prostu urządzenie było jak najbardziej atrakcyjne cenowo. Okej, jeżeli chodzi o to urządzenie, to chyba wszystko, tak? Myślę, że tak. To teraz zobaczymy, czy w urządzeniu, które jest nieco droższe, które jest nieco większe, są jakieś inności w środku. Lecimy z kolejnym agregatem, jak widzicie, już rozczłonkowany na czynniki pierwsze. I niewprawne oczy powiedzą, że to jest dokładnie to samo, bo widzą niebieski wentylator, chociaż wentylator jest większy i ma inny kształt. Jest też złoty jednorzędowy wymiennik, chociaż wymiennik jest nieco większy. I może go zmierzmy, może od tego sobie zaczniemy. Niezmiennie grubość ponad 2 cm. Jeżeli chodzi o jego szerokość, to jest gdzieś około 60 cm, wysokość będzie tutaj więcej, gdzieś około 51 cm. I czy u Ciebie coś się zmieniło, czy nie? Z mojej strony nadal jest sprężarka GMCC, nadal jest grzałka karteru sprężarki, mamy grzałkę tacy ociekowej. Jeśli chodzi o łopatki wentylatora, są one o kształcie bionicznym. Bioniczny, czyli jak ja się inspirowany naturą. Czyli płetwa Predatora albo innego tam Godzilli. Japonia po prostu tutaj weszła i tyle. Dalej mówimy, że wszystko mamy tutaj inwerterowe. Ta izolacja dalej jest podwójna, bardzo podobna jak w tym poprzednim modelu. Jaki mamy element rozprężny tutaj? Tutaj mamy kapilarę.
Kochani, wiemy już chyba wszystko o tym modelu, a teraz przechodzimy do modelu premium i zobaczymy, czy coś innego w tym kotku drze. Przechodzimy do kolejnego klimatyzatora, klimatyzator premium, więc ja oczekuję od niego, że będzie miał coś więcej. Już na pierwszy rzut oka jest więcej. Mamy tu dwurzędowy wymiennik. Łączna grubość tego wymiennika to ponad 4,5 cm. Jego szerokość, a jest skurczybyk po prostu większy, około 70 cm, bo zachodzi bardziej na tą część sprężarkową, czyli taki typowy zabieg tutaj został dla powiększenia wymiennika zrobiony. 20 cm, jeżeli chodzi o jego głębokość, no i wysokość samego wymiennika 51 cm. I to jest wszystko po to, żeby odzyskiwać jak najwięcej energii z powietrza otaczającego wasz budynek, wasz dom i żeby to było jak najbardziej energooszczędne, wydajne i jak najmniejsze spadki wydajności. Już rozmawialiśmy poza kamerą, że jest tutaj troszeczkę inny wentylator, że już nie jest turbo, hiper, mówisz, że dalej bioniczny, moim zdaniem, ale tak. To już nie jest taki predator, tylko to jest taka płetwa dorosłego walenia, coś koło tego, coś w okresie godowym, więc wentylator w sumie i agregat, który jest najcichszy z tego wszystkiego, tak? Tak. Bo tam była chyba różnica między pierwszym a ostatnim, gdzieś około 3 decybeli. Dalej, jeżeli chodzi o konstrukcję, bardzo, ale to bardzo zbliżona konstrukcja, ale troszeczkę się różni po twojej stronie. Wiemy, że mamy grzałki, jedną, drugą, ale co się zmieniło u ciebie, bo coś się zmieniło, jak sprężarka? Sprężarka pozostaje nadal GMCC. Mamy, tak jak wspomniałeś, grzałkę Carteru, natomiast mamy tutaj elektroniczny zawór rozprężny. A jakbyś tak kochanym subskrybentom powiedział, dlaczego ten elektroniczny zawór rozprężny tutaj jest i co on im zmienia, co on im daje w połączeniu z tym dużym wymiennikiem? Zwiększa on efektywność pracy urządzenia. Czyli urządzenie rozumie, że jest w stanie się też bardziej dostosować do tego, jakie warunki panują, tak? Na zewnątrz, tak. I taki elektryczny zawór rozprężny, z racji tego, że nie jest to element, który tak jak kapilara, to jest rurka o niezmiennej szerokości, o niezmiennej długości, to taki element dławiący czynnik jest w stanie albo się bardziej rozszerzyć, jeżeli jest taka potrzeba i trzeba przepuścić przez siebie większą ilość czynnika, albo bardziej się zacieśnić, kiedy trzeba na przykład podbić parametr i uzyskać większą temperaturę na wyjściu ze sprężarki. Żadnych chyba precostatów, ciśnienia i takich rzeczy, tej zabezpieczeń raczej nie znajdziemy po twojej stronie, tak? Nie. Więc jeżeli chodzi o to urządzenie, to naprawdę ja jestem ukontentowany, bo po pierwsze jest cichsze, po drugie ma większy wymiennik, po trzecie mamy elektroniczny zawór rozprężny i w sumie można powiedzieć dobrą sprężarkę, bo co, ludziska mogą się zastanawiać właśnie, czy GMCC to jest coś dobrego, bo tak jak jest GMCC, jak jest jakiś Higley, Higley i tak dalej, to, na pewno. To może dla niektórych mniej się to kojarzy niż jakaś Toshiba, Panasonic, LG albo coś takiego, a wcale nie skreśla to tej sprężarki. Produkt sprawdzony, stosowany od lat, więc uważam, że naprawdę można temu zaufać. Bo to jest, dobrze kojarzę, że to jest ogólnie produkt z koncernu Midea. Z koncernu Midea, tak. Midea, ale to był po przejęciu bodajże Toshiba albo czegoś takiego, więc nie ma tu, że tak powiem, produkcji robionej od zera, tylko jest coś sprawdzonego, bazującego na po prostu podzespołach danego producenta od lat, tylko dopieszczone i w nowych, że tak powiem, wariantach dostosowanych do mocy danego urządzenia. I myślę, że co? W tej części technicznej to tyle. Powiedzieliśmy wszystko. Teraz składamy agregat. Zaczynamy naszą sekcję, Karol, przed komputerem i na szybkęsa, bez dużego tłumaczenia, mówię, jak to wszystko Karol skatalogował i jak to wszystko Karol wam przedstawi. Najważniejsze informacje, trzy klimatyzatory zostały podzielone na trzy klasy i tutaj idealnie, jeżeli chodzi o produkty MDV, które mamy dostępne na ten rok, idealnie nam się po prostu wpisują w półkę standard, czyli klimatyzatorów, które mamy raczej do dogrzewania, klimatyzatorów średnich, które już się nadają
nadają bardziej już całorocznie, że tak powiem, do ogrzewania, i klimatyzatorów premium, od których raczej albo będziemy wymagali pracy w bardzo niskich temperaturach, albo wysokiej klasy efektywności energetycznej, a najlepiej jeszcze minimalnego spadku wydajności względem temperatury zewnętrznej, czyli im mroźniej, tym mają zachowywać w stosunku do tych klimatyzatorów podstawowych najwięcej energii, dostarcza na najwięcej energii cieplnej. Jeżeli coś zasługuje na uwagę, to jest to podkreślone kolorem żółtym, albo jest to podkreślone kolorem pomarańczowym. Kolorem żółtym raczej, jeżeli jest coś, co nam wyróżnia, chociaż minus 25 też powinno być tu wyróżnione, bo w standardzie, że klimatyzator jest dopuszczony przez producenta do pracy w minus 25, no to jest dość wysoko postawiona półka. No, minus 30, no to już naprawdę warunki, które u nas raczej nie występują. Tak samo klasa efektywności energetycznej, a z trzema plusami, no to najwyższa klasa jak na ten moment. I SOP też mówi nam tutaj o urządzeniu, że jest to urządzenie wydajne, czyli ta sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej jest na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o klasę efektywności energetycznej, żeby za każdym razem nie zamulać Was tym samym, zwróćcie uwagę, jeżeli badacie, porównujecie sobie różne urządzenia, chcecie je ze sobą zestawić, to weźcie sobie etykietę energetyczną i zobaczcie, jakie tam macie dane i dla jakich projektowanych mocy grzewczych macie klimatyzatory i dla jakich były tych mocy były wykonane badania. Bo producenci troszeczkę czasem tutaj naciągają rzeczywistość i modulują te moce tak, żeby dobrze wyszły klasy efektywności energetycznej i żeby te urządzenia w danej klasie się łapały. I dlatego nie macie urządzenia na rynku, które ma klasę efektywności niższą niż 4.0, tak jak w tym przypadku. Ok, co jeszcze Wam muszę powiedzieć? Jeżeli jakieś dane były zbieżne między dwoma albo trzema klimatyzatorami, to zostały one sklejone dla poprawy widoczności. Tutaj macie przedział mocy od minimum do maksimum, jeżeli chodzi o wydajność grzewczą. Oczywiście też ten wydatek mocy to jest raczej w dodatnich temperaturach w granicach 10 stopni. Możemy uzyskać nawet 7,2 kW. Czy to jest nam wtedy potrzebne? Nie. Czy przy ujemnych temperaturach rzędu minus 15, minus 20 uzyskamy takie wydajności? Nie. Ciekawym jeszcze parametrem jest tu zakładane roczne zużycie energii elektrycznej, ale porównując dwa klimatyzatory, czyli mamy półkę standard do półki premium, i półkę standard klimatyzator Aroma wrzucimy sobie na przykład do kontenera, który jest, za chwilę zobaczycie, bardzo dobrze wyizolowanym budynkiem szczelnym, nowym, w porównaniu do MDV Oasis, który wrzucimy sobie do naszego największego trupa energetycznego, to okaże się po roku użytkowania, że ten klimatyzator, pomimo że ma z trzema plusami bardzo dobry stop, to zużył nam dużo więcej energii elektrycznej niż ten klimatyzator, który jest standardowy i ma tylko A z jednym plusem. Dlaczego? Bo ten klimatyzator pracował sobie w warunkach optymalnych, a ten klimatyzator pracował sobie przez większość sezonu ponad stan i on nie był tak, żeby był niewydajny energetycznie, tylko okaże się, że po prostu budynek potrzebował tyle energii i on, żeby zapewnić tą energię musiał zużyć dużo energii elektrycznej. Więc nie rwijcie włosów z głowy, zawsze porównujcie wszystko właśnie z głową. Ok. 1 W poboru w trybie czuwania, to jest wszystko dzięki temu dodatkowemu stykowi W między agregatem a jednostką wewnętrzną. Lecimy sobie dalej. O ile standardowo przegrzewa nam klimatyzator pomieszczenie, dlatego że jednostka wewnętrzna typu split umiejscowiona jest pod sufitem, tam jest cieplej, jeżeli chodzi odnośnie, jak patrzymy w funkcji ogrzewania, a czujnik temperatury ma zlokalizowany właśnie tam pod sufitem,
to żebyśmy my mieli komfortową temperaturę na poziomie gdzieś około 1,50 m, tak jak przebywamy, jak odczuwamy temperaturę, to klimatyzator musi sztucznie, że tak powiem, tą temperaturę podbić i stąd właśnie to przegrzanie. I to jest normalna, standardowa sztuczka. Co mi się tutaj nie podoba? Według moich informacji, jeżeli jest inaczej, to właśnie teraz macie gwiazdkę i sprostowanie, ta temperatura jest na poziomie 5 stopni. Dostałem też informację, że tą temperaturę możemy przestawić po to, żeby ją bardziej dostosować do naszych warunków. Na chwilę obecną nie wiem, jak to zrobić. Jeżeli wiem, to teraz też ładnie widzicie jakiś slajdik, jak tą temperaturę można modulować. Czy musimy mieć jakiś dodatkowy ekstra pilot, czy jesteśmy to w stanie zrobić przed naciśnięciem odpowiedniej kombinacji przycisków na pilocie. Ok, nie będę Wam wszystkiego czytał, bo wszystko już tutaj omawialiśmy. Są rzeczy, które zasługują na uwagę, że tylko na przykład w tym modelu standardowym mamy żaluzje, które musimy haratać z ręki, a w dwóch modelach pozostałych, średnim i premium, mamy już sterowanie z pilota. Fajna funkcja, też iFeel, jeżeli chodzi o funkcję pilota zdalnego sterowania, czyli czujnik zlokalizowany w pilocie i w każdym z MDV, w każdym klimatyzatorze mamy taką funkcję. Jeżeli chcecie uniknąć właśnie tego przegrzania, to dobrze jest stosować funkcję iFeel. Jeżeli macie też taką możliwość, że pilot od klimatyzatora będzie cały czas się widział z klimatyzatorem i będzie mu przekazywał za pomocą IRDY, czyli sygnału podczerwieni, będzie mu przekazywał informacje o temperaturze, którą macie w danym miejscu. Wtedy najbardziej sobie dostosujecie temperaturę do waszej temperatury komfortu. Ok, idziemy dalej. Co tutaj podkreśliłem jeszcze? Wykrywanie obecności ludzi. W tym najwyższym modelu mamy magiczne oko. Mamy też ciekawe funkcje, to, że może nas klimatyzator śledzić i wiać na nas ciepłym powietrzem lub wręcz omijać właśnie, żeby po nas nie wiał, jeżeli tego sobie nie życzymy. I drugą fajną funkcją związaną z magicznym okiem jest też funkcja energooszczędna, że w automacie możemy sobie to włączyć. Jeżeli wychodzimy z pomieszczenia, klimatyzator obniża nam temperaturę po to, żeby zaoszczędzić więcej hajsu, a jak wrócimy, to automatycznie podbije nam temperaturę. Ok, ale co my tutaj o jakichś smętnych funkcjach gadamy? Przejdźmy sobie do agregatów, sprężarek i tego typu rzeczy. Nie zaczaruję Was mówiąc, że wszystkie klimatyzatory praktycznie, które mam na rynku, są już napędzane czynnikiem R32, przynajmniej u nas w Polsce i w Europie. Większość tych klimatyzatorów ma sprężarki albo GMCC, albo Highly Higgly i tutaj nie należy się tego bać. GMCC to jest koncern, który został przejęty przez Midea, a w swoim czasie generalnie wywodzi się to z fabryki bodajże Toshiby, czyli Midea wchłonęła fabrykę sprężarek Toshiby i opierając się na ich technologii robi dalej sprężarki. Te sprężarki są różne, bo te sprężarki mogą być bardziej budżetowe, albo jeżeli dany producent ma zasobniejszy portfel, chce do na przykład jakiegoś wyższego modelu wrzucić sprężarkę, no to wtedy są w stanie dostarczyć też takie rozwiązanie, które konstrukcyjnie będzie inne i będzie dawało inne efekty. Jeżeli chodzi o nazewnictwo, to tak jak Wam tłumaczyłem wcześniej, na szybkęsa mamy 3 literki, potem mamy określoną pojemność sprężarki, czyli 103 będzie oznaczało 10,3 cm sześciennego na jednorazowy obrót rotora sprężarki. Tyle czynnika zostanie przepompowane. Niestety z danych, które mam na dzień dzisiejszy, nie mamy zakresu częstotliwości pracy, a dlatego, że mamy tutaj urządzenie inwerterowe, to bardzo ważnym parametrem jest to, jak moduluje nam się sprężarka, jak nisko może zejść, żeby nie było żadnych wibracji i jeszcze była wydajna, i jak wysoko może się wkręcić, jeżeli mamy wyższe zapotrzebowanie na czynnik chłodniczy, tak, żeby ten układ działał wydajniej. I spoko, bo to, jaką mamy pojemność, to nie jest wyznacznikiem wszystkiego, bo często gęsto okazuje się, że sprężarka, która jest tylko minimalnie, że tak powiem, ma większą pojemność tego jednego cyklu pracy, pracuje gdzieś w zakresie od 30 do 75 Hz, jeżeli chodzi o odnośnie jej zakres modulacji na grzaniu, a taka sprężarka 9,8 cm lub 8,9, bo często są takie pojemności, pracuje nam na przykład, może zejść niżej do 25 Hz i może, jeżeli byłoby
jakby większe zapotrzebowanie na energię cieplną, jest w stanie wkręcić się na przykład do 120 albo 130 Hz, czyli dużo, dużo więcej i przepompować finalnie dużo więcej czynnika, więc konstrukcja, pojemność, obroty sprężarki, wszystko ma tutaj znaczenie. Ok, lecimy sobie dalej. Na co należy zwrócić uwagę, że w tym modelu najwyższym mamy elektroniczny zawór rozprężny, ale taki kapilara, która tutaj jest, jak zauważycie, myślę za chwilę, nie skreśla nam tak naprawdę tych urządzeń, bo wydajnościowo są na całkiem niezłym poziomie. Należy zwrócić uwagę, że we wszystkich tych urządzeniach mamy zabezpieczenie typu lameli, typu Goldfin, czyli to zabezpieczenie antykorozyjne i wraz ze wzrostem, że tak powiem, prestiżu agregatów i ogólnie klimatyzatorów, to w tym klimatyzatorze najwyższym, premium Oasisie, mamy tylko 60 dB, jeżeli chodzi o głośność. Ok. Nie było dostarczonych tutaj obrotów sprężarki, ale za to dystrybutor, popatrzcie jak się postarał, macie dokładnie rozrysowane, opisane i rozrysowane, jak działa logika pracy grzałki tacy ociekowej, czy jak działa logika pracy tutaj grzałki tacy ociekowej i kartor sprężarki, przepraszam, Karol się zakręcił. Mamy tutaj, jeżeli chodzi o grzałkę kartor sprężarki, 20-watową grzałkę, 120-watową grzałkę, jeżeli chodzi o grzałkę tacy ociekowej i logika pracy jest dość prosta, ale pozwalająca na pracę taką, żeby to serio było inteligentne i żeby ta czy grzałka kartor sprężarki, czy tacy ociekowej, żeby nie zużywała Wam za dużo energii elektrycznej. Ok. Lecimy sobie do wykresów na szybkęsa i tutaj co my mamy? Trochę mi się tutaj nałożyło, ale będzie to ładnie widać. Lecimy. Model podstawowy, raczej nas będzie interesowało to, ale z danych, które miałem dostępne, wyharatałem dla Was temperaturę najniższą, którą tam miałem i miałem określone dla niej wydajność i pobór energii, COP został wyliczony przeze mnie i temperaturę najwyższą to macie tutaj. I tutaj macie wykresy i to bardziej jest po to, żebyście widzieli jaki jest kształt mniej więcej tych wykresów, że te wykresy są raczej opadają liniowo. A jak to będzie, jeżeli to sobie zestawimy wszystkie klimatyzatory, to zobaczcie za chwilę. Lecimy do półki średniej, znowu naszą bazą jest raczej 20 stopni, ale macie też dla wszystkich temperatur, jak to wygląda, jak to się kształtuje. Lecimy do Oasisa, czyli do półki naszej premium i te wykresy wydajności już wyglądają inaczej i wykres na przykład tej sprawności to tak przyrasta chyba logarytmicznie, czy jak to się tam nazywało, czy wykładniczo. Do góry, ok. I dla tych, którzy nie oglądali poprzednich odcinków, to zachęcam oczywiście do zobaczenia, jak to wygląda i tam dużo bardziej to tłumaczyłem, ale mniej więcej wygląda to tak, że po lewej mamy zebrane wszystkie klimatyzatory, czyli Aroma Blue i Oasis. Mamy też 5 różnych budynków o 3 różnych zapotrzebowaniach na energię cieplną, po to, żebyście mogli przyrównać mniej więcej, że macie podobny budynek, tak, i jaki klimatyzator będzie się nadawał do Waszego zastosowania. Jeżeli chcecie dokładnie określenia, z czego jest zbudowany taki budynek o takim zapotrzebowaniu, to tutaj macie odpowiednie po prawej tabelki. Teraz lecimy sobie do wykresu i na tym wykresie widzimy, że niestety pomimo, że klimatyzator Aroma działa nam do minus 25, a pozostałe działają do minus 30, to producent tutaj, czy tam dystrybutor, nie dostarczył wykresów poniżej minus 15 stopni. Ale możemy wywnioskować też coś innego, ponieważ jak sobie tutaj zobaczymy, to wraz ze wzrostem klasy tego każdego klimatyzatora, czyli powiedzmy od Aromy przez naszego Blue do modelu najwyższego, czyli Oasisa, to ten wykres spadku wydajności względem temperatury zewnętrznej wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, on się nam coraz bardziej wypłaszcza. Tutaj mamy najostrzejszy ten wykres, największe nachylenie, czyli największe spadki. Tu już się to bardziej wypłaszcza, a w przypadku Oasisa, popatrzcie, mamy lekki dołek przy zerze,
ale przy temperaturze minus 7 praktycznie cały czas mamy dostępne około 4 kW i dopiero to łagodnie tutaj opada. Więc myślę, że od tego miejsca, nieważne który klimatyzator weźmiemy, to ten wykres nie będzie rażąco, że tak powiem, pod kątem 45 stopni albo jeszcze ostrzej 90 opadał w dół, tylko ten spadek wydajności będzie dalej liniowy. Co możemy z tego wszystkiego wywnioskować? Że obojętnie który klimatyzator weźmiemy, to dla tych dwóch budynków spokojnie, nawet przy temperaturze minus 20, możemy włożyć klimatyzator Aroma 3,5 kW i on będzie tutaj odpowiedni jako jedyne źródło ogrzewania, nawet do minus 20, żeby w środku zachować temperaturę 20 stopni na plusie. Jeżeli do takiego zastosowania byśmy użyli klimatyzatora Blue, to wtedy będziemy mogli uzyskać tutaj wyższą temperaturę niż 20 stopni, czyli nawet 22-23, w zależności jak rzeczywiście będzie wtedy wyglądało zapotrzebowanie dla tego budynku 17 czy tam 16 metrów. Ok, jeżeli byśmy, może pójdźmy sobie tak dalej, ok, do tych dwóch budynków spokojnie te dwa klimatyzatory jak najbardziej się nadają, nawet ten najtańszy z całego zestawienia klimatyzator się nadaje. Ten klimatyzator, patrząc na kolejny budynek, już nam tutaj nie styknie, bo ta linia, jakbyśmy ją przedłużyli, to gdzieś przy minus 17, to można powiedzieć, że nawet by nam styknął ten klimatyzator, może nie jako jedyne źródło, jeżeli by była super zima, musielibyśmy jakąś farolkę jeszcze uruchomić od minus 17, ale spokojnie do tej temperatury, czyli jak mamy ciepłą zimę, to nawet by nam do tego pomieszczenia budynku wolno stojącego 30 metrów lub ciepłego mieszkania w bloku ten klimatyzator Blue by nam wystarczył, a ten klimatyzator, który jest najtańszy w zestawieniu, przecina nam się tutaj z krzywą zapotrzebowania dla budynku na poziomie minus 12, więc też całkiem, ale to całkiem nieźle. Ok, przejdźmy sobie teraz do naszego energetycznego trupa, czyli pomieszczenia, które no najwięcej energii wymaga, żeby go nagrzać, i ten klimatyzator podstawowy przecina nam się tutaj w przypadku tego pomieszczenia na minus 4, czyli niezbyt dobrze. Jeżeli chodzi odnośnie drugiego klimatyzatora, to jest to jakieś minus 9 stopni. Już nie jest, że tak powiem, tragicznie, czyli jako takie dogrzewanie nawet do takiego dużego trupa energetycznego, który przy minus 20 potrzebuje prawie 4,5 kW, to nam się ten klimatyzator nada. A jeżeli weźmiemy pod uwagę ten klimatyzator najdroższy w zestawieniu, najbardziej premium, to gdzieś na poziomie minus 14, minus 15 stopni dopiero nam się to przecina. Więc jeżeli byśmy nawet mieli łagodniejszą zimę i kilka tylko dni takich w sezonie grzewczym, gdzie spadnie temperatura do minus 14, minus 15, to spokojnie ten klimatyzator nawet do tak wymagającego pomieszczenia da nam tutaj radę. Kochani, na szybko jeszcze dogrywka, bo dostałem przed chwilą od dystrybutora nowe dane, które rzucają lepszy cień, że tak powiem, na to wszystko. Dostaliśmy tak, do klimatyzatora Aromy niestety nie mamy nowych tabeli wydajności rozszerzonych, co się dzieje poniżej minus 15, więc to zostaje bez zmian, ale do klimatyzatora ze średniej półki Blue mamy już dodatkowe dane zarówno w plusie, jak i w minusie, czyli dla minus 20, minus 25 i minus 30 stopni. Jeżeli chodzi, nic się tutaj nie zmieniło, dla 16, dla temperatury wewnątrz 16, 20, 24 stopnie. Tutaj macie wykresy, jak to się przełożyło finalnie na wykres. On się tak wydłużył po prostu w dół i tyle, jak względem spadku temperatury zewnętrznej. Jeżeli chodzi o Oasisa, wygląda to dokładnie tak samo, czyli przedłużył nam się po prostu ten wykres bardzo, ale to bardzo liniowo. Ciekawiej natomiast, i można teraz sobie porównać, jak to wygląda, to co typowałem do tego, co widzimy tutaj. Zostały te trzy dodatkowe dane naniesione, tych pośrednich danych już dla Blue i dla Oasisa nie wkładałem w temperaturach dodatnich, bo nie ma to tutaj większego znaczenia. Jeżeli chodzi o wykres do minus 30, prezentuje się to tak.
Dla nas nie będzie to jakoś przydatne i bardziej widoczne będzie, gdzie się przecinają nam konkretne linie wydajności i konkretne linie zapotrzebowań poszczególnych budynków na takim wykresie ograniczonym do minus 20. I prezentuje się to tak. Teraz możecie sobie potypować, czy Karol dobrze powiedział, że gdzieś w okolicach minus 16 przetnie nam się tutaj linia wydajności klimatyzatora z pomieszczeniem tym 30 m². No i popatrzcie, jeżeli chodzi na przykład dla tego pomieszczenia, dla tych mniejszych pomieszczeń, dla tego pomieszczenia 30 m² ciepłego mieszkania w bloku, klimatyzator, najwyższy model Oasis, tak, dysponuje nam tu nadwyżką gdzieś około 0,5 kW mocy, więc spokojnie, nawet przy temperaturze minus 20, bylibyśmy tu w stanie utrzymać wyższą temperaturę, nie wiem, 21-22 stopnie wewnątrz takiego pomieszczenia. I to tyle, co chciałem Wam gadki przekazać. W promieniach zachodzącego słońca przyszło się, kochani subskrybenci, z Wami pożegnać. Jak widzicie, agregat jest już zwrócony do Was plecami, tak, plecami, ale mieni się dla Was złotem i mamy nadzieję, że złotem obleją się też kciuki, komentarze i też zgłoszenia nowych, zaskakujących producentów, dystrybutorów sprzętu, którzy chcą wziąć udział w naszej akcji i się nam pokazać. A tak naprawdę dziękuję bardzo za zaproszenie, za umożliwienie pokazania Waszej całej w sumie oferty. Żałujemy jeszcze, że nie pokazaliśmy konsoli, tak? Nadrobimy to. Nadrobimy to. Nie mieliśmy jej tutaj na stanie i dlatego nie szło Wam jej pokazać. Ja myślę, że to jest też dobra alternatywa typowo właśnie do grzania. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda konsola, gdzie ją można zastosować i jakie są jej przewagi nad klimatyzatorami ściennymi, bo trochę tych przewag jest, to zachęcam serio do subskrypcji kanału, oglądania nas. No i zachęcam do pozostania na dłużej, ponieważ będzie więcej odcinków z przeglądu rynku klimatyzatorów do grzania. Więc z tego miejsca jedna hostessa, Karol, dziękuję. Ja również dziękuję wszystkim widzom, wszystkim subskrybentom. Tak. Zapraszam do oglądania, do komentowania i do kolejnych odcinków. Ale najważniejsze, my nie powiedzieliśmy w ogóle na samym początku. To powinno być dograne. Gdzie my się znajdujemy? Dokładnie, bo nie powiedzieliśmy, że jesteśmy w Katowicach. W Katowicach. Nie powiedzieliśmy, że zapraszamy tutaj zarówno instalatorów, jak i klientów końcowych, którzy chcieliby sobie taki klimatyzator zmacać przed zakupem i dowiedzieć się, czy serio to jest dla niego, jeszcze ewentualnie skonsultować takie wiadomości, które posiadają. Więc jak najbardziej zapraszamy, pokażemy, poczęstujemy kawą i przekonamy do zakupu. Więc dziękujemy jeszcze raz. Do zobaczenia następnym razem.